Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w czwartym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Dzisiaj zaczniemy czwarty mecz, już trzy mecze mamy za sobą, historia jak widzicie 4-3, 3-2 i wczorajszy remis. 7 punktów, jeszcze nie mamy ani jednej przegranej, jeden remis i kilka zwycięstw zaledwie, para zwycięstw. Zobaczymy jak dzisiaj postąpimy i wystarczy nam jeden mecz, żeby już po prostu z spokojem odetchnąć od ligi spadkowej, linii spadkowej, przepraszam. Dobra, tu już wam pokazałem moją historię, teraz zaczynamy mecza tym samym składem. Przy okazji sprzedałem już, znaczy jestem w trakcie sprzedawania wszystkich Irlandczyków, jakich miałem. Stwierdziłem, nie mam już nerwów na to. Wygram jeden mecz, wygram drugi mecz, ale potem następny przegram, bo trafię na kolesia, który ma już 7 zielonych kart i 4 srebrne. I koleś mnie pojechał 4-3, pomimo tego, że ciągle doprowadzałem do wyniku remisowego. Dawałem z nim radę, ale już w dogrywce wiedziałem, że dostanę takiego koksa w dupę, że się nie pozbieram. Dobra, dzisiaj z takimi zawodnikami Barrios, ładnie naprawdę, Cavani w poprzednim meczu, no kurde, miodzio wykazał się. No i podzieliłem się z Polakiem jednym punktem, po jednym punkcie. I w sumie wszyscy zyskaliśmy na tym. Zobaczymy jak Barrios dzisiaj zagra. W 19 meczach 17 bramek, to jest naprawdę ciekawy wynik jak na Paragwajczyka. No i zaczynamy. I mam nadzieję, że dzisiaj zdobędę kolejne punkty. Nie wiem czy jeden czy trzy. Oj, coś czuję, że będzie grubo, bo koleś ma tu koszulki niemieckie. I coś czuję, że może być gorąco. Zobaczymy jak bardzo będzie ryzykownie. Coś koleś za zmiany tutaj czyni. W sumie ja też sobie pozwolę na szybkie. No, karne ma robić Barrios. Dobra. Koleś widzę, że cały czas na mnie czeka. Nie, mu się pewnie nie śpieszy. Tak, poprzedni odcinek był ze znajomymi na TS-ie. Dzisiaj stwierdziłem, że nie, bo coś niewygarnięci są. Tu by się besztali jeszcze, a tego nagrywać nie chcę. O, widzę, że mieszanka Bundesligi i BPL-u. Tak trochę po hiszpańsku, Hiszpania, Niemcy, trochę Polski. Trochę Monaco też, czy tam San Marino. Dobra, czuję, że będzie ciężko, ale trzeba się wziąć w garść i do roboty. I może nam to się udać. O, i właśnie to już był nasz pierwszy błąd, za który zapłaciłem cenę. Teraz muszę uważać. Ale koleś tutaj ma naprawdę dosyć mocne zagrania. Okej, odebraliśmy piłkę. Barrios przy piłce, nie, jednak nie. I spalony. Okej. Nasz pierwszy spalony w czwartej minucie. Naprawdę w rekordowym czasie żeśmy tego spalonego zrobili. Uwaga, i ładnie, ładnie. Może by było gorzej. Zabierz tą piłkę, Motta. Motta, jakie zagranie teraz może zagrać na... no i niestety już nie udało mu się, ale co to Motta zrobił? Odebrał piłkę, jednego, drugiego wykiwał, ale już niestety trzeciego nie dało rady. W tym wypadku chodziło mi o obrońcę i na szczęście przeciwnik pudłuje, bo mogłoby dojść do strzału i gola dla przeciwnika. A Barrios jak tą piłkę ładnie wychwycił. No ale Barrios złe podania, w ogóle nie powinien tego robić. Dobra, tutaj takie podanie dosyć mocne, no ale niestety strata
była bardzo pewna. Dzisiaj tak sobie skomentuję to na spokojnie. Okej, okay, Barrios. I rzut karny. Dziękuję bardzo, sędzio. W 13 minucie Jerome Boateng fauluje na polu karnym i powinien dostać żółtą kartkę, ale nic nie dostaje. A pociągnięcie za koszulkę. Bardzo niefortunna sytuacja dla Barriosa, ale to jest jego okazja, żeby strzelić z karnego. I trzeba teraz się skupić. Barrios, dasz radę. Chłopak, wierzę w ciebie. I teraz dobrze to ogarnąć. O kurde. Czyżby dziwne, że on to obronił? Źle po prostu zrobiłem tego karnego. Teraz może to się na mnie zemścić. Jak nie ogarnę tej sytuacji zaraz. Okej, okay, chyba rzut wolny. No nie, faulowano mnie, dobrze. Ale i tak to jest nasz błąd, żeśmy nie wykorzystali karnego. Po prostu źle go zrobiłem, oczywiście. Okej, okay, no i nie dobiegł do piłki, oczywiście. A miał to zrobić. Miał tylko dobiec do piłki i sobie dalej biec. Lopez! A! Zrobił to celowo, żeby już przeciwnik nie dotarł, więc w sumie dobrze zrobił w taki sposób. Ale te lagi mnie dalej niepokoją. Ładne podania. O kurde, to już było zepsute podanie. Bardzo zepsute. Ale koleś się pogubił w piłce i to nam dało teraz wyrzut z autu. Lavezzi spokojnie tą piłkę. O kurde, no i taki zmaszczony. Zmaszczona centra. Bo w sumie mogłem to wykorzystać. Na razie jest wynik remisowy, ale coś czuję, że to się może w końcu na mnie zemścić. Nie wiem, czemu tego Lopez nie złapał. Tego w ogóle już nie czaję. Ale Barrios, Barrios przy piłce. Ładnie tutaj kiwa, ładnie, bardzo, bardzo. No i teraz już został wypchnięty, ale trzech wykiwał co najmniej. Więc tutaj pochwała dla niego, że w ogóle udało mu się czegoś takiego dokonać. I teraz nie, nie podobają mi się jego zagrywki, bo kombinuje koleś, jak tylko się da. Barrios przy piłce. No i tu mógłby być spalony, bo tak koleś się odsunął. Bardzo dobrze obrona. Teraz podanie tu, pięknie. Nie wiem czemu przywilej korzyści. Oj kurde, zostałem rozproszony. Nie dość, że przez lagi, to jeszcze źle, źle po prostu kierowałem piłkarzem. Pięknie. No i teraz, kurde, nie wiem czy on to dobiegnie, za wolny był. Mogłem zrobić górne podanie i kolejną sytuację nie wykorzystałem. Muszę uważać, bo to już jest druga chyba w sumie. A im więcej takich niewykorzystanych sytuacji, to przeciwnik może mieć w końcu tą swoją stuprocentową okazję na strzelenie. Ładnie, Lopez! O w dupę, o. No i kurde, tak jak mówiłem, no i ja nie wykorzystałem okazji, a teraz on to zrobi. No i mam już przesrane, super. Boże, Matuidi, coś ty zrobił. No i teraz mnie się oberwie za to. Chyba, że Lopez mnie naprawdę powali. No i dobrze się rzuciłem, tylko no... Zła Robinsonada, no. Ale nie, rzuciłem się dobrze, jak najbardziej, no. No i teraz muszę to nadrobić, no. Byłoby 1-1, ale oczywiście ja dobrze tak zagrałem, że zmarnowałem trzy okazje. A mogło to naprawdę się skończyć ciekawie. No i teraz ja muszę to nadrabiać. No i rzut rożny, teraz oby był dobry ten rzut rożny. Czemu nikt nie biegnie do tej piłki? Jaki geniusz. O! Zbierało się na akcję, ale teraz tu mamy kłopot.
Jeśli koleś dalej będzie wiedział jak grać, to mnie może zmasakrować. No strzelaj to! No i czemu, czemu nie odgwizdano faulu? No i, no i tu powinien być karny. Odgwizdany. No nie wierzę. Ja nie wierzę w tego sędziego. Nic nie zrobił. Zarąbiście. O, teraz zagwizdał, tylko ciekawe po... Ja sfaulowałem! W którym momencie? Nie, 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 nie. Zagra mnie dzisiaj w kurze. To dosłownie. Ja nie potrafiłem wykorzystać okazji. Teraz mi się po dupie dostaje. No i super, muszę uważać, bo zaraz będzie 2-0. I już mamy 2-0, no i chyba przegram ten mecz. Nic na to nie poradzę. Tak jak mówiłem, mogę dostać po dupie. Tak w sumie jest. Zaraz ja Kawanią siedzi na rezerwie, więc nie wprowadzę go. Najwyżej Lacazette wpuszczę. No i czemu nie ma karnego? Hm? No i właśnie, to jest do licha mechanika sztucznej inteligencji arbitrów. No to jest właśnie to. Bo dawno to by w rzeczywistości zostało odgwizdane na rzut karny. I bez gadania. A tutaj po prostu, nie wiem, sędzia po prostu ma wywalone na to. Ale Lopez! Serio? No i teraz muszę napastnika zmienić. Sorry Barrio, zależy, jeśli nic nie zagrał dobrze. Lacazette musi wejść. Wpuszczę jeszcze Lukasa, żeby poprawił poziom gry. Lawecnik jeszcze pogra. Na razie dwie zmiany. Może doprowadzę to do remisu. No w sumie ten rzut karny to mogłem trochę specjalnie spudłować, bo równie dobrze mogłem już to dawno trafić. A tak się cackałem trochę. No i te lagi jeszcze są co chwilę. No i super, nabił mnie. Gratuluję normalnie. Medal za odwagę, że mnie nabił. On teraz kombinuje i to coraz bardziej. Dobra, Lacazette. No ja bym dał czerwoną, no kurde. To już było perfidnie. No i... I co, i nic mu nie dasz? Żółtą dał. Ten człowiek to już powinien mieć czerwoną, bo już raz sfaulował na polu karnym. Ale to, to są właśnie sędziowie w FIFA, no. Co ja mam powiedzieć, no? To są sędziowie w FIFA. Lacazette, 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 no i chuja, nie Lacazette. Czy Lacazette? Nie wiem, jak to się mówi po francusku. Może jednak to Lacazette. Lopez, dobrze. A co to miało być? Lol. No i koleś już tu powinien dostać czerep czerwoną. No ale nie, nic, sędzia oczywiście swoje, jest po stronie przeciwnika i chce jak najlepiej mu dogodzić. No widzę, że takie już ekstrawaganckie podania robi, żeby tylko mnie po prostu sprowokować do rage quita. I super, nie to miałem zrobić. No i, no i coś czuję, że ja to dzisiaj mogę sprzeniewierzyć. To w ogóle było podanie bez sensu, no bo właśnie teraz właśnie takim sposobem straciliśmy piłkę. Jeszcze trochę i mogę dostać chyba 3-0 zaraz. Jak kolesiowi się będzie cały czas odbijały playsy. Biegnij po tą piłkę. No i kurde, no i faul. No i kolejny musi dostać żółtą kartkę, nie? Tylko żółta? Czy jeszcze mu nic nie dasz? Nie, Polak nic nie dostał. Pewnie. Co to tam? Lawec i gówno szczelił. No i super, jest 63 minuta, a my tu przegrywamy i nic nie możemy mu strzelić. I jeszcze mam wrażenie, że koleś ma lagi, o ile się nie mylę. Pięknie, może to się skończyć bramką. No i nie, no i to, no i, no i tego nie odgwizdał. No i wy sami widzieliście, co to jest za gra, kurde, EA Sports. It's in the game, kurde.
No to, jeżeli to nie zostało odgwizdane, to ja kurde sobie robię kilka dni przerwy. No i kurde, nie wierzę, ja nie wierzę w tego przeciwnika, nie wierzę w sędziego, bo powinno być już spokojnie 3 do 1 przynajmniej. No, trudno, przegrałem ten mecz, nic wam nie poradzę na to. No i tu mnie zatrzymał i dalej sędzia nic nie robi z tym fantem. I rzut rożny, chyba. Tak, rzut rożny. Maxwell, dośrodkuj. No i super. Zajebiście poszło to. No i teraz kolej sobie pewnie pójdzie po kolejną sytuację i sobie to wykorzysta. Będzie 4 do 0 zaraz. No, koleś pewnie jeszcze będzie grał na czas zaraz. Jak tak będzie dalej. Vanderbilt. A w ogóle jego dośrodkowanie było najbardziej chujowe, jakie chyba widziałem. No i trudno. No ale chcę chociaż honorówkę strzelić. No czy on mi da strzelić honorówkę, to ja nie wiem. To sobie muszę ją wywalczyć. No i jest chociaż ta honorówka Lakia Z. Ale to chyba już nie zmieni wyniku. Chyba że jeszcze coś magicznego się stanie. No i ładnie Lakia Z. 3 do 1. Zobaczymy jak koleś będzie grał. Chyba że mu coś wbije się do głowy i zacznie grać na czas. I chyba właśnie to wykrakałem. Albo... Dobra, Lukas, piłka, spokojnie. No i faul, no i nie, ja... I właśnie to jest najgorsze podanie. Pięknie. Lukas. I rzut rożny? Rzut rożny, nie? Okej, rzut rożny. Zobaczymy jak to pójdzie. Okej, obronił to. Ja się boję jak dalej to będzie. Się działo. Jak dalsza sytuacja pociągnie się. No i to już było pewne pudło. Bo to był strzał w ogóle niewycelowany. No i koleś nie wiem co teraz zrobi. Albo będzie grał na czas. Bo to jest wszystko możliwe w sumie. W tej FIFA zwłaszcza. O, koleś widzę, że umie grać. Pewnie jest w pierwszej lidze. I tak pewnie też jest. No i kurde, przegrywamy dzisiaj mecz. Nie zdobędziemy punktów. A to jest dla nas już obciążenie lekkie. Bo to po prostu daje nam jakby blokadę w ogóle pozostania w tej lidze. Ale nie wiem jak to jeszcze będzie. No i tylko Lakia Z tyle potrafił zrobić. Kij z tego, że jest szybki. I co jeszcze, może chce 5-1? Mało mu 4-1? Naprawdę, bardzo mu mało. Bo mi się wydaje, że chyba faktycznie to jest niewyżyty gracz FIFA. No i mnie sfaulował. No tak jak mówię, to jest nie dość, że niewyżyty gracz. Ma przekupionego sędziego. To jeszcze pewnie jest z pierwszej ligi. Lagi jeszcze z kosmosu. Ale dobrze, że gorszych nie ma. Dobra, wychodź, wychodź. I tak to już jest przegrana, więc w sumie 5 do 1 dostajemy dzisiaj w pizdę, że tak dosłownie powiem. Bo nie będę owijał w bawełnę, no. Ja się założę, że grałem ze Schwabem, no. Tyle mogę powiedzieć. Koleś miał Bundesligę, no i mnie nią rozjechał. No i dzisiaj jestem na przegranej. No i jeszcze mnie faulował. No i tu jeszcze Ramos dostaje żółtą kartkę, ale to nie ma znaczenia, bo se strzelił hat-tricka. Jak nie lepiej. Ja nie będę rage'ował. Dla mnie to nie ma sensu.
i tylko wam wyślę ten mecz jeszcze. No dzisiaj naprawdę miałem ciężkiego przeciwnika, z którym sobie nie poradziłem. A rzut karny na początku spowodował, że no wyczuł mnie. Ja też go w sumie wyczułem, ale no niestety też nie obroniłem tego. No i Ramos ma hat-tricka, nie? No ma, no ma. A ja mam tylko jednego honorowego gola, ale tutaj na początku Lopez naprawdę, no... Ja nie wiem, on potrafi bronić wtedy, kiedy nie ma tego momentu. Ale jak jest moment, kiedy koleś idzie i jest ryzyko, że strzeli, nie obroni, no i... No i dzisiaj naprawdę słabo Lopez. Uważam, że bardzo słabo. Ale co ja mogę poradzić? Nie zdobywamy dzisiaj 3 punktów. I to nam utrudnia jakby możliwość przejścia do ligi czwartej. Jeżeli tak dalej będzie, to naprawdę możemy się tym przejechać w taki sposób, że możemy z niej jeszcze spaść do 6. A tego bym nie chciał. Dlatego zacząłem od 5 ligi, bo wiedziałem, że będzie już wyzwanie. Dobrze, dzięki wielkie, dzisiaj jest pierwsza przegrana. Trudno się mówi, może jutro będzie lepiej. Zobaczy się, kto wie, może tak będzie. Trzymajcie się, na razie, jo.